Witam Was serdecznie. Za mikrofonem Shiguroya. Specjalnie dla Pałacu Hatów. Zapraszam do słuchania. W niniejszym materiale znajdują się teorie oraz przypuszczenia. Znajdują się również spoilery. Więc jeżeli nie chcesz się zaspoilerować, nie oglądaj tego materiału. Wszystkich innych zapraszam do wysłuchania. Zawsze było trochę tajemnicą, jak naprawdę działa klan Hatów. Filoni i Jon Favreau są znani jako zbawiciele Gwiezdnych Wojen. Oczywiście w pewnym sensie. Zazwyczaj dają nam ogromne pole do popisu i snucia wielu teorii. A więc zacznijmy od tytułowego pytania. Gdzie jest syn Jabby? W oryginalnej trylogii nigdy tak naprawdę nie uświadomiono nam, że Jabba ma jakiś synów lub córki lub cokolwiek. Był tylko skromnym przywódcą kartelu, który był pogrążony w rozpuście. Jabba jednak nigdy nie był sam. Możemy to zauważyć w mrocznym widmie podczas wyścigu na Tatooine. Wyraźnie widać Jabbę z czymś, co wygląda na o wiele młodszego Hata, który prawdopodobnie mógł być jego synem. Oficjalne potwierdzenie odnośnie potomków Jabby dostaliśmy w postaci animowanego filmu wydanego w 2008 roku w reżyserii samego Dave'a Filoniego pod tytułem Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, film animowany. W tym filmie Rota, syn Jabby, zostaje porwany przez hrabiego Dooku. Hrabia w nadziei, że uda mu się wrobić zakon Jedi, a następnie oszukać kartel Hatów, chce doprowadzić do tego, aby Jabba dołączył do wojen klonów przeciwko Republice. Na poszukiwania syna Jabby wyrusza Anakin Skywalker wraz ze swoim padawanem Ahsoką Tano. Po niedługim czasie udaje im się zwrócić Rotę w ramiona kochającego ojca. Mistrzu, mój trening Jedi nie przygotował mnie na to. Co my zrobimy? Skoro uważasz, że ta cuchnąca larwa jest słodka, to będziesz ją jeść. Ta cuchnąca larwa. Nani? Omae wa mou shindeiru. Niefortunnie jednak od tego momentu w zasadzie nigdy więcej nie widzieliśmy, ani nie słyszeliśmy o synie Jabby. Więc w zasadzie, co się z nim stało? The Book of Boba Fett jest obecnie w toku. W odcinku drugim pokazującym wewnętrzną politykę widzimy dwóch kuzynów Jabby, brata i siostrę, którzy zgłaszają się, by odebrać przynależne im terytorium od Boby. Widząc to, możemy sobie zadać pytanie, gdzie do cholery jest Rota? Dlaczego syn nie chciał lub nie mógł zająć miejsca ojca? Kiedy ujrzeliśmy, że Bib Fortuna objął władzę po śmierci Jabby, możemy również zastanawiać się, czy był tylko tymczasowym pionkiem, dopóki Hatowie sami nie ustalą nowego władcy, czy może jednak miał zostać tam na stałe, do końca swojej kadencji. Niestety, gdy zadajemy sobie pytanie, gdzie jest Rota, w zasadzie nie mamy żadnych odpowiedzi. Co prawda możemy spekulować, że w czasach Zemsty Sithów kolektyw cienia Darfa Maula zrobił się na tyle groźny, że 20 lat przed bitwą o Yavin Jabba popadł w paranoję. Obawiał się on, że Darth Maul i kolektyw cienia wkrótce zaatakują jego pałac i możliwe, że dlatego odesłał Rotę z pałacu. To jednak znowu dość słabe wyjaśnienie, ponieważ w legendach nigdy nie mieliśmy okazji ujrzeć Roty kręcącego się, a może pełzającego, gdzieś w pobliżu Jabby. Jedyny ślad w legendach, jaki Rota nam po sobie zostawił, to wspomnienie o nim. Niestety nic konkretnego o nim dalej nie wiemy, ale mimo to ten trop jest warty naszej uwagi, gdyż pojawia się w nim Hat o imieniu Zorba. 4 lata po bitwie o Yavin, Zorba, jeden z niewielu Hatów, którzy posiadali włosy, a także brat już dobrze znanego nam z wojen klonów Hata Zero, czy też jak możemy się domyśleć dziadek Roty, sfałszował testament własnego syna. Testament ten twierdził, że po śmierci Jabba nie miał dzieci, które mogłyby kierować jego przestępczym imperium i dlatego Zorba miał odziedziczyć wszystko. Jednak sądy Hatów w niedługim czasie orzekły, że testament Jabby the Hutt był fałszerstwem. Z tego powodu sądy liczyły, że Rota będzie miał okazję do przejęcia kryminalnego imperium swojego ojca. Jednakże, jak już mówiłam wcześniej, wszystko to zostało ogłoszone tylko w legendach. Nie mamy pojęcia, dlaczego Dave Filoni nie odpowie na pytanie, gdzie jest syn Jabby i dlaczego nie jest zaangażowany w politykę po śmierci ojca. Naszym zdaniem, bliźniaki z The Book of Boba Fett powinny być Rotą, a nie jakimiś dalekimi kuzynami, o których nigdy nie słyszeliśmy. Byłaby to idealna okazja, by przywrócić Rotę, aby rozkwitał nowy materiał kanoniczny, ale jak dotąd nie mamy nic z tego.
Czy chciałbyś zobaczyć coś o synu Jabby, przynajmniej wzmiankę, abyśmy wiedzieli, co się z nim dzieje? Daj znać o tym w komentarzu. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj nasz kanał oraz kliknij dzwoneczek. Nie zapomnij również zostawić komentarza. Specjalnie dla Pałacu Chatów czytała Shiguroya. Cześć! Niech moc będzie z Wami.